We undeniable. We will not be afraid. We will not be silent. It's time we stand together. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z gry Watch Dogs 2. Ja jestem Sarge i za chwileczkę zabierzemy się za kolejną misję fabularną, ale zanim to zrobimy, to zabierzemy sobie nową broń, konkretnie pistolet z tłumikiem, o którym wam mówiłem ostatnio. Poza nagraniem troszkę zdobyłem pieniędzy i stać mnie teraz na nową pukawkę i właśnie na pistolet z tłumikiem się zdecyduję, bo to może być broń bardzo przydatna na niektóre misje. Tutaj mamy dodatkowy celownik jeszcze, z którego będzie można skorzystać, więc bardzo fajna sprawa. Kupujemy i być może już w tym odcinku przyjdzie nam z tego skorzystać, być może nie, ale najważniejsze jest to, że będzie już ta broń dostępna i że będziemy mogli z niej korzystać w przyszłości. Proszę bardzo, to jest to, na co czekałem. Z czasem oczywiście będę również kupował inne bronie, tylko że najpierw muszę jeszcze trochę pieniędzy pozbierać. A póki co porozmawiajmy z Citarą, bo to powinno rozpocząć kolejną misję fabularną w tej grze. Zdaje się, że nasza grupa ma jakieś kolejne problemy. Jeszcze nie wiemy, o co chodzi. What? A chunk of our followers and bots came from inactive or dead invite accounts. Hey, wait, so someone used a social media site to boost our numbers? Who? And how many fucking accounts, man? I don't know who, but it came from inside invite. Someone with admin access, I'm sure of that. As for how many? Fuck me! Sorry, I didn't check. No, it's all my fault. I didn't check. Josh, it's not your fault. You know, maybe someone inside Invite is a fan. Yeah, or maybe we're getting set up to get fucked. Checked. We need to find out. Marcus, find your way inside. I should have just checked. Josh, it's not your fault, okay? Look, we all saw the numbers. You're the only one who caught it. You did good. You did good. Huh? Markus trochę pociesza Josha. Zbadaj fałszywe konta Invite. No właśnie, okazuje się, że wcale nie mamy tylu fanów, na ile by wskazywały poszczególne statystyki, więc pora to zbadać. Ruszymy tam na miejsce, za chwilę zobaczę na mapce, jak daleko jest to stąd. Aha, od razu obok. Więc nie będziemy musieli nawet daleko szukać. Jeszcze tylko zerknę. Mamy jakiś nowy opis. Ktoś wykorzystuje zbanowane i nieaktywne konta w serwisie społecznościowym Invite do podbijania popularności DedSecu. Czas dowiedzieć się, kto to taki i dlaczego akurat Invite. No właśnie. Teraz wybierzmy auto. No, jedyne właściwie dostępne tutaj. Zresztą niczego szybkiego i tak nie potrzebujemy, skoro jest to zaraz obok. Zobaczymy. Jestem ciekaw, czy właśnie będziemy mieli okazję już dzisiaj wypróbować tę broń, którą sobie wytworzyliśmy. Ale nawet jeśli nie, no to prędzej czy później i tak będzie na to pora, więc spokojnie. Dobra, zatrzymajmy się. I zaczynamy. Sending you the flagged accounts. Use the CEO's computer, Mary Catskill. She's on vacation, so her office should be empty. Dobra, wkraczamy na teren Invite. Proszę bardzo. Logo od razu mi przypomina troszeczkę Facebooka. To chyba nie jest przypadkowe. Dobra, najpierw wypadałoby znaleźć klucz dostępu. Spróbujmy zhakować kamerę. To będzie to. I teraz mogę się dostać dokładnie.
Nie jest to teren zastrzeżony, więc bez problemu mogę tutaj się poruszać. Nikt mi nie robi z tego powodu żadnego problemu. Dobra, teraz tutaj. Okej, znowu trzeba iść za przewodem. A tutaj będzie po drugiej stronie. Czyli nie musimy daleko szukać. Odblokuj to. Dzięki temu uzyskamy dostęp do windy. I unlocked the elevator, heading there now. No to wjeżdżamy. Heading up. I'm gonna get us some answers. Good luck, Marcus. We're with you. I'm in. Trying to figure out who boosted our numbers. Whoa. What happened? The flag clients just vanished. We lost the bots. What did you do? Nothing. This isn't me. Marcus. O kurde. Is this a bad time? To ten. Sort of feels like a bad time. And she drinks it with ice. I don't really need to introduce myself, do I? I know who you are. That night at the beach, man, I knew you looked fucking familiar. Well, Venus must have been in retrograde or some bullshit, because I think it was fate that I was in the night that you hacked into our system. I had to meet you, and there you were, pissing on your sneakers. All brains and no aim. What's Bloom's CTO doing in the office of the CEO of Invite? And why'd you boost our numbers? This the part where you offer me a six-figure salary? No, fuck no. No. You could coat circles around most of my programmers. No, see, I can't pitch CTOS 2.0 as a state-of-the-art security system and then hire someone that's on the no-fly list. Whoa. I just came here to have a drink. But hey. If you want to have a drink and a dance, I'm in. Oh, you think it's a fucking joke? Huh? Do it. Roll fucking punch. Dobre. You got everybody eating out your fucking hands thinking the system's bulletproof? You can't see the people you're stepping on. Guess what, Marcus? Guess what? The people want to be told who is good and who is bad. They don't care how it works, only that it does. But it doesn't fucking work. A few fucking civilian casualties is the cost you have to pay for the betterment of the world. You're fighting a war no one gives a shit about. Y'all are just swimming upstream right into the grizzly's mouth. So why'd you prop up DedSec's numbers? There's no one in Silicon Valley could throw a proper punch. That, and you're a great investment. You're so aggressive, so indignant. You frightened the rest of Silicon Valley right to my doorstep. You used us to sell CTOS 2.0 to them. It was the ultimate deterrent against hackers like you. And now, everyone needs my protection. So, here it is, Marcus. Your record is back on file. Your backdoor access is plugged. And those bots I gave you, they're gone. Oh, and there's a warrant out for your arrest. Hacking, corporate espionage, and breaking and entering. It's okay. I was done with it anyway. Co za drań. Fuck. Wszystko miał, kurde, obmyślone od początku. No to kurde, teraz będziemy musieli uciekać, co? Fuck. I got plague. Fuck.
cops are surrounding the building. Get out of there. Fuck! Marcus, they're surrounding the building. Get pissed later and get out now. I repeat, come out with your hands up. All right, I'm gone. Dobra, to spadamy jak najszybciej. Jazda. Wykorzystać trochę nitro. Tylko, że ten śmigłowiec, kurde, mnie ściga. Dobra, tutaj wjeżdżaj, szybko. Spokojnie. Schowamy się w tym miejscu, co? Tam mogę oczywiście hakować, ale teraz nie było to potrzebne, bo i tak mamy uciec, więc spokojnie. Przeczekajmy tutaj po prostu. Będę śmigłowiec lata nade mną, ale mam nadzieję, że nie rozpozna mnie. Bo inaczej będę musiał dalej uciekać. Dobra, udało się. Super. Marcus, it's getting too hot out there for you. Come back. We'll figure this out together. Wysiądę mimo wszystko z radiowozu, bo kurde, patrzcie, nadal są dwa wykrzykniki. Tak jakby nadal było zagrożenie, że będą mnie ścigać. Trochę się obawiam tego. A tutaj akurat jest jeden radiowóz. Więc nie wiem, czy ja się mogę, kurde, tutaj pokazać, prawdę mówiąc. Lepiej będę jechał za nim. Wejdziemy sobie do kryjówki i obmyślimy dalszą część planu. Ale kurde, skubany się zatrzymał. No nie jestem pewien, czy właśnie będzie wykrycie, jeśli tutaj sobie pojadę. Więc wolę mimo wszystko poczekać chwilkę. Na chwilę się powinno włączyć zielone, to wtedy powinien pojechać. O kurde, tak blisko akurat mojej kryjówki musi być to auto, no. Jedźcie. Zdaję sobie sprawę, że być może teraz na marne czekam. No ale dobra. Możemy już podjechać. To ruszamy. Ale kurde, w końcu się fabuła rozkręciła. I patrzcie, teraz dopiero spadło do jednego wykrzyknika. Coś jest na rzeczy, że mogli mnie chyba jeszcze gonić. Tutaj zabierzmy pieniążki. $529 na koncie. No i wchodzimy. Naprawdę nieciekawa sytuacja, fabuła się rozkręca, bo trzeba przyznać, że te pierwsze misje fabularne, chociaż jeśli chodzi o mechanikę, były fajne, to jednak jeszcze sama historia tak nie zdążyła się rozkręcić do tej pory, a teraz już zaczyna być to wszystko coraz bardziej poważne. Już nie chodzi tylko o zabawę naszej ekipy, ale o coś dużo większego. To mi się podoba. It's not that bad. We look like a bunch of chumps. God fucking damn it! Wrench, calm the fuck down. It's not helping. Yeah, you're right. It's not helping. Marcus, you got anything to say? Well, guys, I'll be honest with you. I genuinely don't have a plan. But I got an idea, and I don't know, just trust me on this one. No ciekawe, znowu będzie trzeba polegać na Markusie, co? Oh, good for you, Wrench. I know things haven't been great lately. Yeah, they've sucked. But whatever shit we're in now, that's now. You helped us find our voice. We took on the Giants and had one motherfucker of a run. Never thanked you for any of it. Hey, why are you talking like it's over? Isn't it? I'm still in. I know you are, and we can convince the others that you're not in. These are from our DedSec channels. DedSec is not worthy. DedSec is a bunch of skiddies.
You told us lies and bullshit. Hashtag dead suck. Yeah, so we got some shit stirrers. Who cares what they think? Who cares what the... Jesus, Marcus. Have you been paying attention? I care what they think. I've worked my ass off for years, trying to earn us respect long before you ever showed up. This is my brand. Now it's completely fucked. So unfuck it. I don't know if I can. Well, if it makes you feel any better, at least you're not a fugitive. Damn. I wonder if there's a bounty on your head. Maybe I can salvage this. Oh, please. Hey, you couldn't catch me if you wanted to. Oh, you're talking to a track star, bitch. Just walk. Yeah. Yeah? I don't want to hurt anything. Yeah, me neither. No, Markus ma rację, nie ma co się poddawać, trzeba dalej walczyć. Rozejrzyj się na Swelter Skelter. If I gotta drag their asses out to the middle of the desert to keep DedSec together, I'm gonna do it. DedSec's come too far to give up now. No proszę. Swelter Skelter's third annual Jabberwock Hacking Challenge begins soon at the Center Sculpture. Come show us what you got before we figure this out. Spokojnie, nie miałem zamiaru opuszczać tego terenu. Już gra się przestraszyła, że zamierzam jeszcze gdzieś iść. Kogo my tu mamy? This isn't a fair fight. Oh, it's so not fair. Little guy's gonna get the shit kicked out of him. But that's what makes it fun, right? You like to watch little guy take his lumps. Yeah, I mean, so he can get back up on his feet again and overcome, right? You're trying to turn this into a metaphor for DedSec, aren't you? I mean, if you want to keep DedSec going, I'm right there with you. But if you're putting your metaphor money on that weirdo, no. He's going down and staying down. Yeah, it's a long shot. Hey, are you joining us for the competition? Yep, I'm down. Nie wiem, czy chciałem oglądać śrubę akurat w takim stroju. Naprawdę nie wiem. Getting ready to fight? Minute to win it, bro. What do you have to do to win? Last man standing. Right, but they're safety swords. Last man standing, bro. Step up or get smacked down. Hoorah! Are you pumped? I am pumped! You ready to do this shit? Ready to do this shit, bro. Simplify? Simplify! Valar Morghulis? Valar Morghulis! Dental hygienist? Dental... What? No prisoners! No prisoners! Hello. Dobra, idźmy dalej. Teraz tam nas coś jeszcze czeka, albo raczej ktoś. Zobaczmy. Hey man, what you working on? Gonna get these people moving. But they need a proper track list. This shit barely has a pulse. DJ Ratio. Just Ratio. Back when I used to do sets. Hey, maybe I'll go back to it. What else am I gonna do now? Man, DedSec's not over. We hit a pothole, that's all. We're gonna come back stronger. You're always so sure of yourself. I know, but I'm always right. Wait. Here we go. Ah, yeah, that's much better. Locked their DJ out of his tools, too. The savior of the party. Hey, once you're done giving these guys a hard time, meet me in the middle. DedSec entering the competition. I'll be there. No, skoro już tak przy muzyce jesteśmy, to w ogóle fajny klimacik jest na tej imprezie. Aż jestem ciekaw, gdzie to jest, ale widzę, że nawet nie mogę odpalić w tym momencie mapki. Patrzcie, jak wchodzę do smartfona, to nie ma w ogóle mapy. Więc niestety, ale nie mogę się zorientować, gdzie to się znajduje, gdzie jesteśmy teraz. I domyślam się, że normalnie w świecie gry to wszystko tutaj nie jest wystawione. Więc to tylko taka wyjątkowa okazja, kiedy możemy to zwiedzić. I like your gear. Thanks. I should have prepared better though. I'm getting sand and everything. I hear you. There is some serious chafing going on right now. I was hoping to solve the cryptobolisk, but I guess it's made for a team. You got skills? That's a little personal. We just met. I mean, you're welcome to join us. Thanks, but no. I don't do the team thing. All right, well, if you change your mind. Watch out. I still might figure out a way to beat you to it. Tak na marginesie, być może właśnie zgarnięcie nowych ludzi do naszej grupy hakerskiej
Być może nie byłby to taki głupi pomysł, skoro już tak Markus o tym tutaj wspomina. Tu jeszcze kogoś mamy. That's cool. What do you call it? Oh, I try not to devalue my work with names. It's just another small burst of creativity in an ocean of passing thoughts. See, that sounds like a good title. Passing thoughts. Oh, no. That's not the title. How about small bursts? No, I told you. It doesn't have a name. It's untitled. Isn't untitled basically a title? I never thought about that. Huh. Well, you may be onto something. Like, how many paintings out there are untitled? And if we look at them all together as a whole, they do share a title. The collective remnants of works without nomenclature. I like that, collective remnants. No, that is not the title. Cóż za głębokie przemyślenia. A tutaj mamy Sitarę. Leaving your mark? Always. But not dead sex. Doesn't feel right, you know? Come on, don't bum me out here. I'm trying to have a good time. Me too. So we, as in DedSec we, are gonna enter that hacking challenge and we're gonna win. And the others are okay with this? They will be. I got a nice smile. You do have a nice smile. See? No problem. We're gonna do this. Everything's gonna be okay. You've got it all figured out, huh? Nah. But I do know if I get you back in Sitara mode, you'll figure out most of it for me. Damn. You are dangerous. Meet us by the ugly sculpture when you're ready. All right, see you there. Ciekawi mnie w ogóle, o jaki konkurs hakerski chodzi, jak to będzie wyglądało. No, na pewno niedługo będziemy mieli okazję się przekonać, a tutaj jeszcze ostatnia osoba, z którą możemy pogadać. Czyli Josh, tak? Chyba od tej strony z nim pogadam. Josh, who's your friend? Oh. This is Susan. She's a second grade teacher from Milwaukee. She's 32 and she drives a cherry red. Cool. Hey, we're gonna meet by the big sculpture for a group shot before the challenge. Whenever you're ready. Didn't mean to, step on your game here. Game? We're not playing a game. I was just explaining to Susan how if your low speed mixture adjustment is too rich, your engine's going to buckle under all the excess fuel. That's a 4-cycle idle and that can be a no-no. Yep, sure can. Okay, well, I'll see you out there. No dobra. Predators! This is the last call to enter the Jabberwock Hacking Challenge! Last call! We're not virtual adventures! That's us. To pora na grupową fotkę, co? A później konkurs hakerski. Alright, people, gather up. We need a group shot. Hey, try to look pretty for the camera, huh? Always. Okay, looks like the challenge is starting. Hey Josh, get on the numbers and feed it answers. Wrench, you got the Jabberwock. Get it wired up and ready. Ratio, I need you to run interference on a rival. Slow him down. Sitara and I are gonna hack this thing. Let's get it. Dead set. Let's go, guys. Drone's up there, if you need a better view. Dobra, zobaczmy. Almost there. I'm inside. Okay. Okay, what is this? Nice! Throwing up the horns and punctuating them. We should focus. There's supposed to be a timer. Think you can hack it? Of course. Dobra, ale na czym ten restart polega? Stop fucking moving! Don't mess with Sitara. Okej. Okay. Dobra, po kolei. Skupmy się na tym, żeby to załatwić. Aha, bo tutaj z tej strony mamy w ten sposób. Czekamy, bo tam się obraca samo. Dobra. Teraz dalej w ten sposób. Nie, to się ciągle będzie obracać, kurde. Zróbmy to tak. Aha, tylko że z tej strony nie musi być ten promień doprowadzony, dobra. W ten sposób. Wow! Co jest grane? Możesz w mordę. To na tym polega ten restart. Dobra.
ten sposób. Dopiero muszę się tego, kurde, nauczyć. Bo pierwszy raz mamy coś takiego w tej grze. Dobra, tutaj odblokowujemy, spokojnie. Teraz... z tej strony. Dobra, tutaj może być z dwóch stron, tak? Czyli coś takiego. Dostarczymy tutaj. I patrzcie, teraz to się nie rusza. Więc nie wiem, od czego to zależało. Dobra. Co tu jest jeszcze zablokowane? Po której stronie? No właściwie tylko tu już. Więc zobaczymy. Ten restart. I patrzcie, teraz to zniknęło. Okej, w ten sposób, tak? No dobra, zobaczmy. Doprowadzimy to... tutaj. Teraz tak. Nie, nie za bardzo. Tutaj brakuje tego promienia. Może coś takiego właśnie. I co dalej? Teraz tutaj. Proszę bardzo, udało się. No i to mi się podoba. Guys, back up, guys! It's gonna catch on fire, back up! But how do you know? Because it has to catch on fire! It cannot catch on fire! Told ya! That is dope as fuck! The Jabberwock, with eyes of flame. Who are you? I'm Jorah! I'm Horatio, how's it going? What's good, I'm Marcus. Who are you? I'm Ray. I should have put more juice in. It's good. Hey, you kids want to feed your heads? Czy to jest T-Bone? Chyba tak. 2 ounces of sacrosanct mindfuck. To jest T-Bone z jedynki. On miał się pojawić tutaj w kontynuacji. People, I am going offline now. See you on the other side. Oh, Horatio, you good, man? The word good has lost all meaning, my friend. Okay, you good? Did I forget to mention that these boomers had a little acid bath? Josh? It's okay, they're using hallucinogens in clinical trials for... nice bees. Josh is feeling it. Okay, let's go find something for you to stare at. Okay. You're not Ray. You're Ray Raymond Kinney Ray. I still got your old hacker zines, man. I remember reading War Driver and gearing up my 10-speed, backpack with an antenna. Shit, I even used your old root kit, man. Fuckstack? Yeah, hell yeah. A więc to oczywiście jest T-Bone. Well, I assumed you were all just skitty pests. Correct me if I'm wrong, but your crew seems to have a lot of unfocused noise. You the leader? The fine world. No, man, it doesn't work like that. DedSec's got a rule. No personal armies. No leaders. Yeah. Well, FYI, I saw you leading out there. Man, this is everything we're fighting against. The system back home is completely fucked. And any kid out there on the sand is gonna say the exact same fucking thing. Easy words, bro. Easy words. All right. A few years ago, this broken-ass system marked me as a criminal risk. Linked me to some shit I didn't even do because it was probable. And now, with CTOS, it's everywhere. I mean, I can see it down to the... subliminal shit. You just multiply. Yeah, we have a tendency to do that. What you call subliminal is a bellwether, Marcus. You got a sharp eye, kid. But subliminal is passive. Bellwether program is control. It's like a Orwell Huxley double punch. Profiling. Media manipulation. Corporate collusion. Consumerism. All driven by predictive algorithms. And now, it's setting up shop in the heart of the Silicon Valley.
Somebody at Bloom's using CTOS to feed it data. No recruiting. I'm aching. Aching to give Bloom a Swiss steel kick in the peanut sack. Now I can help you kids up your game. Help me slay the real Jabberwock. Walk with me, Marcus. Fuck up. Let's go. Man. I just spent the night in a pup tent next to a lady who was very nude and very tattooed. Good for you, girl. No, you don't get it, man. She was the Sons of Ragnarok bride. We gotta go, man. We gotta fucking vamoose now. Come on. Sons are coming. Wow. So you said you guys fucked up. How bad is it? Yeah, we all at risk now because my name's got a red flag on it. Yeah, people are gonna start making the connections. Yeah, where the fuck is everyone? Is that all? It's enough. We're talking about Bloom here. Hey, and you're talking to Bloom's public enemy number one, son? Yeah, I've been dodging those bastards for years. If you want, I could scrub you from the system. Give me a couple of hours. Just like that? Well, I might have to sacrifice a goat as part of my arcane ritual, but yeah, just like that. There you are. We've been looking for you all morning. Turns out Swelter Skelter doesn't have a lost and found. Nah, it's more of a finder's keeper's policy out there in the desert. What in the hell is he doing here? Yeah, Marcus, why did you invite this stranger into our house? Look, it just happened, all right? We were running from these bikers, right? And... look, you know what? It doesn't even matter. He's cool. Oh, he's cool. Well, that's good. Because we usually discuss these things as a group. I know. It's my bad. But you met Ray already, right? I want to introduce you to Raymond Kenny. That's Raymond Kenny? I thought you'd be cleaner. Yeah, I get that a lot. Can I have a hug? Yeah, I have a 2-second room. I get this a lot, too. Can we keep him like a hacker in residence? Yeah, we could use his help. He can stay here, right? He should stay here. Okay, fine. But if he fucks with any of us, I'm gonna pop his nuts like ripe grapes. Message received. Nice hat. Nice mask. Okay, we're good. You want a beer? Yeah. I would love a beer. Or two. Oh, thank you. Grab the man some hardware, too. He's gonna teach us some magic. Naprawdę super, że dołączył do nas T-Bone. Myślę, że jego umiejętności nam się bardzo przydadzą i to niejednokrotnie. Ktoś taki może nam pomóc wydostać się z tego małego dołka, w jakim się teraz znaleźliśmy. Oczywiście Sitara jest lekko do niego nastawiona sceptycznie, no ale nie ma też się co dziwić, ona tak go dobrze nie zna. Pomijając oczywiście to, że ogólnie jest sławny w tym środowisku hakerów. I patrzcie, kurde, ile zdobyłem punktów. 8 i 6 chyba, czyli w sumie będzie 14. Marcus, one of our latest followers sent me this. Consider it a follow-up on Home's CEO. Yo, check it. I was on the treadmill when this pissy-looking guy came up with a train. Ready to change the world? Dickhead, I got something for you. Around the gym. It was Steven Bader, the guy in charge of Home. I guess waiting for a treadmill is too lowly for rich assholes like him. What would you guys think about shooting a little exercise fail video starring the CEO of Home? Steven Bader? I'd love to have another go at humiliating that pompous ass. Why an exercise video? Peepin' Steve is at the gym right now. Buckle in and get ready for a show, my friend.
Christmas is coming early this year. Chciałem pogadać też z T-Bone'em, ale widzę, że to od razu rozpocznie jakąś misję dla niego, więc zostawimy to sobie jednak na inny raz. No cóż, jeśli chodzi o nasz pistolet z tłumikiem, to nie mieliśmy okazji z niego skorzystać, bo no widzieliście sami, no nie było za bardzo kiedy. No ale jeszcze taka okazja z pewnością się nadarzy. Jeśli chodzi o te punkty, to zobaczmy. Rzeczywiście mam aż 14 do rozdysponowania. Na pewno będę chciał sobie to odblokować. Będę mógł wreszcie sterować różnymi urządzeniami. Na tym mi przecież bardzo zależało. A jeśli chodzi o resztę punktów, to sobie zastanowię się poza nagraniem. Chociaż nie, właściwie to jeszcze o tym myślałem. Skaner zbliżeniowy. Kiedy sterujemy quadcopterem w trybie hakowania sieci, postaci niezależne są oznaczane nawet przez ściany. To może być świetna rzecz, więc też to sobie wezmę. No a zostanie mi jeszcze 8 punktów po tym. No ale to już zastanowię się właśnie poza nagraniem, co sobie rozbudować. I na początku kolejnego odcinka powiem wam, jakie decyzje podjąłem. A tymczasem to by było wszystko w tym materiale. Mam nadzieję, że wam się podobał. Spotkaliśmy starego znajomego z pierwszej części Watch Dogs. Mam nadzieję, że to nie wszystko, że jeszcze jakieś nawiązania się pojawią. Póki co to wszystko jednak z mojej strony. Jeśli wam się podobało, to zostawcie kciuka w górę i do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!